Cześć wszystkim, tutaj Karol z Klimatyzacji Katowice. Niezmiernie miło Was powitać kolejny raz ze studia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o rzeczach ważnych i o rzeczach ważniejszych. I o najważniejszych też. Najważniejsze w tym momencie to jest kliknąć sobie przycisk pauza. Film, który oglądasz, jest częścią większego projektu, który jest możliwy do zrealizowania tylko i wyłącznie z Twoją pomocą. Jeśli chcesz, aby wybór klimatyzatora do domu, biura, sklepu był w końcu prosty, łatwy i przyjemny, to wejdź na naszą stronę internetową. Adres masz na dole ekranu oraz pod filmem. To nic nie kosztuje i potrwa tylko moment. Ty zyskasz możliwość wyboru klimatyzatora spośród setek urządzeń, przetestowanych jak zawsze, w przystępny sposób, a my możliwość realizacji projektu bez proszenia się o klimatyzator na testy. Dlatego, zanim przejdziesz do dalszego oglądania filmu, kliknij zresztą pauzę, wejdź na naszą stronę i przyłącz się do akcji. Tam też znajdziesz testy innych klimatyzatorów, więc warto wejść na klimatyzacjakatowice.pl/nrtk. I jeżeli mamy już najważniejsze rzeczy omówione, to teraz możemy przejść do prezentacji klimatyzatora. Lecimy z kolejnym klimatyzatorem, tym razem będzie to Panasonic, najlepsza marka klimatyzatorów na P, która właśnie w tym momencie przyszła mi do głowy. Co to za model? CSTZ35TKEW1. Cóż to takiego? Jest to, powiedziałbym, taki podstawowy model, ale podstawowy model dedykowany do serwerowni. Nie znajdziemy tutaj jakichś super mycy, że tak powiem, mega dodatków i tak dalej. Jest to wół roboczy, ale najpierw warstwa wizualna. Co mogę Wam powiedzieć o tym klimatyzatorze? W tej płaszczyźnie panel przedni dekoracyjny tego klimatyzatora jest gięty od prawej do lewej po całości. Delikatnym łukiem sobie to leci. Im dalej polecimy w prawo i im dalej polecimy w lewo, ten klimatyzator coraz bardziej nam się tutaj zawija. Jeżeli chodzi o gięcie góra-dół, też występuje lekkie gięcie. Cała obudowa tego klimatyzatora nie jest to zwykły biały plastik polerowany na wysoki połysk, jest to plastik matowy. Jeżeli chodzi o ten panel przedni dekoracyjny, jeżeli chodzi o tą żaluzję, którą mamy, jest to w tym samym kolorze. W troszeczkę innym kolorze jest wykonana obudowa tutaj z tyłu, albo tak to się odbija chyba. Ale też to jest plastik, który nie jest wypolerowany na wysoki połysk, tylko jeżeli szukacie klimatyzatora, który będzie matowy, jak najbardziej jest to model dla Was. Co mogę powiedzieć więcej o tym panelu dekoracyjnym? W tym rogu znajdziemy logo wykonane w technologii tampodruku. Jest to logo godne Panasonica, dobry Panasonic pisze. Nie zadziera się to pod palcem, możecie to czyścić i tak dalej. Będzie dobrze, będziesz Pan zadowolony. Jeżeli chodzi o zamknięty klimatyzator, fajnie schodzi się tutaj na zero i ta żaluzja, która jest tutaj, jest wygięta w łuk razem tak jak idzie panel przedni dekoracyjny. Nie jest to proste odcięcie, więc fajny zabieg stylistyczny. Jeżeli chodzi o tylną część klimatyzatora, przestrzeń, którą tutaj mamy, szparka, która tutaj jest między żaluzją a nieruchomą częścią obudowy, to jest około 12 mm. Dolna część klimatyzatora, mamy dwa napisy push, czyli miejsca, w których musimy nacisnąć po to, żeby odhaczyć klimatyzator, oraz dwa wycięcia na miedź, zarówno po prawej i po lewej stronie, oraz wycięcia na kabel. Prawa i lewa część tego klimatyzatora, czyli boczki, są wykonane w tej samej technologii, odbicie lustrzane, tak samo wycięcia z prawej i z lewej strony, po to, żebyście mogli sobie bez problemu taki klimatyzator zamontować i wyjść przewodami po tynku albo w prawo, albo w lewo. A teraz lecimy sobie z wnętrznościami naszego klimatyzatora do serwerowni, bo tak bym to urządzenie rozpatrywał, chyba że szukacie klimatyzatora, który naprawdę posłuży Wam lata, taki wół roboczy, który chucha, dmucha, chłodzi porządnie, to ten klimatyzator również będzie dla Was. Co my tutaj mamy? W standardzie mamy dość gęste filtry, które bardzo dobrze przylegają do obudowy, więc na pewno nic tutaj nam nie przeleci z prawej ani z lewej. Dodatkowo mamy włożony taki filterek, powiem szczerze, bardzo, ale to bardzo gęsty. Nie wiem, jak przez ten filterek może coś przelatywać, ale jeżeli kochacie filterki, to ustrojstwo jest dla Was. I co tutaj w standardzie jeszcze znajdziemy? Niewiele.
Tak jak mówiłem, jest to klimatyzator stworzony do serwerowni, więc nie ma tutaj żadnych jonizatorów. Mamy podstawowe filtry, mamy ten dodatkowy filterek, który nie wiem w sumie po co on jest tutaj dołożony. Wymiennik pokryty jest pewnie jakąś żywicą, ponieważ jest zwykły szary. Nie mamy tutaj wbudowanego raczej modułu Wi-Fi. Wyświetlacz jest w formie diodowej, znajduje się on tutaj. Mamy to diodę power i diodę timer. W wyższych modelach z Panasonica jeszcze jest dioda Nano EX. Tutaj akurat czegoś takiego nie ma. I sprawdźmy, czy ma też ten klimatyzator możliwość regulacji żaluzji z pilota, zarówno góra-dół, jak widzicie. I tutaj jest dodatkowa żaluzja, która jest w stanie wykierować dodatkowo powietrze. I czy mamy prawo-lewo sterowanie żaluzjami? Niestety, sterowanie żaluzjami prawo-lewo odbywa się za pośrednictwem tych oto paluchów, bo większych wymagań w serwerowni nie ma. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć o tym klimatyzatorze, co go wyróżnia i dlaczego tak tylko mówię, że to jest do serwerowni ten klimatyzator? Ponieważ ten klimatyzator jest stworzony troszeczkę inaczej. Ma dodatkowo wzmocnione łożyska wentylatorów zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Troszeczkę inne komponenty, troszeczkę inną sprężarkę. Więc jest to podstawowy klimatyzator, ale naprawdę przystosowany do pracy 360 dni w roku. Więc jeżeli szukacie klimatyzatora, który będzie niezawodny, który będzie służył Wam naprawdę długie lata, z czystym sumieniem mogę polecić Wam to urządzenie z Panasonica. A teraz zobaczymy sobie, jak wygląda ten klimatyzator po montażu. I jeżeli chodzi o odstawanie od ściany, to mogę powiedzieć tak, od boku około 2,5 do 3 mm i ta szpara między ścianą a klimatyzatorem jest mniej więcej równa, bo na dole możemy zobaczyć, jak to po japońsku, jako tako, też około 2 do 2,5 mm szczeliny. Jeżeli chodzi o wymiary rzeczywiste, tak, mamy około 20 cm, 19 do 20 cm głębokości. Jeżeli chodzi o wysokość, jest to około 29 cm, a jeżeli chodzi o szerokość tego klimatyzatora, jest to około 80 cm. Zlecimy sobie z amatorskim testem głośności tego klimatyzatora, jak zwykle około 1,5 metra od klimatyzatora. Najpierw pokażę Wam, jakie jest tło tutaj w studiu, żebyście mieli porównanie z innymi klimatyzatorami, więc wyposażony w smartfon z aplikacją do mierzenia decybeli, patrzcie, jak głośno jest teraz. I jeżeli chodzi o prędkości wentylatora, polecimy sobie z prędkościami od najniższej do najwyższej. Może nawet uda nam się włączyć go w tryb quiet, a potem w tryb powerful. Tryb quiet. Oraz tryb powerful. I myślę, że na tym należy zakończyć nasz test głośności tego klimatyzatora. A teraz omówimy sobie funkcję pilota zdalnego sterowania, który w tym klimatyzatorze wygląda dokładnie tak. Jest w miarę, jeżeli chodzi o wysokość, jest w miarę mały. Jeżeli o szerokość, jest troszeczkę szerszy niż standardowy pilocik. Jeżeli chodzi o smukłość, w miarę smukły, dobrze leżący w ręce. Wyświetlacz dość mały. Jeżeli chodzi o przyciski, mało przycisków, mało skomplikowane, no ale co chcieć więcej od takiego klimatyzatora. Najbardziej wybarwiony załącz, wyłącz na środku, załącza, wyłącza klimatyzator. Obok mamy przycisk powerful i quiet. Tutaj realizowanie funkcji najmocniejszego podmuchu wentylatora i najcichszego trybu pracy wentylatora jest realizowane za pomocą jednego przycisku. Fan speed, czyli prędkości wentylatora, naciskamy, leci w kółko od najmniejszej do największej prędkości wentylatora przez tryb auto. Obok przycisk mode, zmiana trybu pracy, przycisk sleep, timer taki, za ile ma nam się wyłączyć klimatyzator, jeżeli idziemy spać. Air swing, czyli ruszanie żaluzją góra-dół, ponieważ żaluzje prawo-lewo są tutaj ustawiane manualnie. Jeżeli chodzi o przestawianie temperatury, w tym celu służą przyciski do góry
oraz na dół. Tutaj te wszystkie szare przyciski dotyczą ustawiania timera. Jeżeli interesuje Was, jakie funkcje timera tutaj mamy w tym klimatyzatorze, odsyłam Was do instrukcji obsługi. Teraz zrobimy sobie podsumowanie klimatyzatora marki Panasonic, model TZ35, czyli 3,5 kW mocy nominalnej. Klimatyzator gorąco polecany przeze mnie do serwerowni. Bardzo fajny klimatyzator, wydajny klimatyzator. Klimatyzator, który ma w sobie wbudowane części o podwyższonej odporności, że tak powiem, o podwyższonej żywotności. Zarówno łożyska wentylatora w środku, na zewnątrz, sprężarka, wszystko jest po prostu wzmocnione. Jeżeli szukacie klimatyzatora do serwerowni, będzie to dobre wyjście, ale jeżeli szukacie klimatyzatora do domu, takiego, którego nie będziecie w stanie zajechać albo będzie to bardzo utrudnione, to ten klimatyzator jak najbardziej jest dla Was. Wykończenie dość fajne. Satynowy albo nawet matowy plasticzek, który będzie pasował zarówno do wnętrz nowoczesnych, jak i do wnętrz bardziej klasycznych. Obywatelki i obywatele, zwracam się do wszystkich obywateli, bez względu, czy dysponujecie komputerami stacjonarnymi, laptopem, czy też mobilnym aparatem nadawczo-odbiorczym typu smartfon. Możecie uczynić rzeczy wielkie. Wystarczy, że wykorzystacie załączone poniżej materiały, aby w sposób bezpardonowy zasypać skrzynki importerów i dystrybutorów klimatyzacji mailami z żądaniami poddania się rzetelnym i niezależnym testom klimatyzacji. Dlatego proszę Was, abyście pokazali im siłę, jaka drzemie w Zjednoczonym Narodzie. Rodacy, nie zwlekajcie. Wyślijcie swoje żądania teraz.